Kamil Lewera, dzień dobry, zapraszam na informacje Telewizji Gorzów. Arena Gorzów stała się miejscem spotkań młodych umysłów z całego miasta. Uczniowie szkół ponadpodstawowych po raz pierwszy wzięli na swoje barki organizację interdyscyplinarnego forum zwanego Gorzów Future Leaders Expo. Ta innowacyjna konferencja wspierana przez miasto Gorzów, Gorzowski Ośrodek Technologiczny, Miejskie Centrum Kultury oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego została stworzona przez młodych i skierowana głównie do młodego pokolenia. Dzisiejsze forum to inicjatywa młodych. To młodzi ludzie podczas ostatniej naszej gali biznesowej, naszego forum biznesowego zauważyli, że rozmawiamy o relacji z młodym pokoleniem, a tego młodego pokolenia w dyskusji nie ma. Wtedy postanowiliśmy, że trzeba oddać młodym scenę, oddać głos. No i właśnie młodzi ludzie pod przewodnictwem Pawła Kuny, który był tutaj takim prowodyrem tego zdarzenia, zorganizowali to wydarzenie. My oczywiście pomogliśmy im technicznie, organizacyjnie, natomiast idea, wszyscy mówcy i całe to wydarzenie to jest idea młodych ludzi. Bardzo się cieszę, że arena dzisiaj w takiej formie właśnie jest przekazana młodym, a młodzi rządzą w Gorzowie już od wczoraj, bo wczoraj mieliśmy pierwsze targi edukacyjne, dzisiaj forum, a jutro kolejne wydarzenia. Dzisiaj spotkaliśmy się na takim wydarzeniu, które mówi o przyszłości, ale o przyszłości przede wszystkim ludzi młodych, o tym, dokąd idziemy, jakie ścieżki mają młodzi ludzie szukać, jak mają się w ogóle znaleźć w tym świecie, w którym znajdujemy się. Bardzo ciekawe panele. Ja widzę, że sporo, bardzo sporo nawet młodzieży przyszło i po to to jest. Samorząd województwa wspiera takie inicjatywy, bo młodzież to nasza przyszłość, ale też jednocześnie dzisiejsze spotkanie ma pomóc być może wielu młodym ludziom dla poszukania takiej swojej ścieżki. A jeżeli oni znajdą swoją ścieżkę, to wszystkim nam będzie lepiej, bo to się wszystko poukłada po prostu. Jestem ciekaw wystąpień panelistów, jestem ciekaw dyskusji. Bardzo ciekawe spotkanie. Jest to połączenie konferencji oraz wystawy Expo, która ma na celu zainspirowanie młodych oraz znalezienie jakiejś swojej drogi w karierze zawodowej. Zaprosiliśmy też dorosłych, specjalistów, którzy już mają jakąś wiedzę i doświadczenie, którym chcą się dzielić z młodszymi i z tymi, dla których głos młodych ma faktycznie znaczenie. Mamy trzy panele dyskusyjne. Jeden dotyczący dezinformacji w sieci, drugi o XXI wieku jako erze samotności oraz wizji świata po czwartej rewolucji przemysłowej, czyli też o przemianach na rynku pracy. Poza tym teraz odbywa się power speech Kiry Suchobojczenko, a na koniec wydarzenia odbędzie się jeszcze jeden Mai Bodek. Poza tym, tak jak mówię, mamy 13 wystawców w Expo, którzy oferują jakieś możliwości pracy bądź nauki. Dlaczego warto wspierać młodych ludzi? No to jest bardzo, odpowiedź jest bardzo prosta. Młodzi ludzie to jest przyszłość naszego regionu, przyszłość całej Polski i myślę, że takie miejsca to jest świetna okazja do tego, żeby pokazać im, co można w regionie robić, jak się można tu rozwijać, co oferują lokalni pracodawcy, jak my jako rekruterzy możemy ich wesprzeć w poszukiwaniu pracy, a dlaczego trzeba ich wspierać? Dlatego, że od nich zależy nasza przyszłość. Tutaj można się dowiedzieć bardzo dużo ciekawych rzeczy. Ze studiów panowie przygotowali nawet generator wodorowy do modelów zdalnie sterowanych. Tutaj widzę, jest dużo stanowisk ciekawych. Można się dużo dowiedzieć i powiem szczerze, fajnie tutaj jest. Dużo się dowiedziałem, warte było tu przyjścia. Można w zabawach niektórych fajnych uczestniczyć, quizy są na temat technologii i można z ciekawymi ludźmi pogadać. Nie ma tolerancji dla drogowej agresji. Zielonogórscy policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego ukarali wysokim mandatem kierowcę, który zajechał drogę ciężarówce, doprowadzając do jej zderzenia z autobusem. Dzięki nagraniom z kamery monitoringu miejskiego wiemy, że kierowca zrobił to specjalnie. Takie postępowanie stwarza ogromne zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi. Do tego zdarzenia doszło w ubiegły piątek około godziny 14:00. Przy ulicy Wojska Polskiego w Zielonej Górze, a chodziło o zdarzenie drogowe z udziałem trzech pojazdów: osobowego Audi,
ciężarowego MAN-a oraz autobusu. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce na początku, mieli duże wątpliwości, aby ustalić, kto jest odpowiedzialny za to zdarzenie drogowe. Każdy z kierowców podawał odrębną wersję, ale ostatecznie okazało się, że winnym całego zdarzenia jest kierowca osobowego Audi. Z pomocą, która rozwiała tutaj wszelkie wątpliwości, przyszło nagranie z monitoringu miejskiego, które bardzo precyzyjnie określiło całe to zdarzenie oraz to, kto ponosi winę za nie. Chodziło przede wszystkim o to, że kierujący Audi wyprzedził ciężarówkę i w bardzo dynamiczny sposób wyhamował. To samo zrobił kierowca ciężarówki, ale niestety kierujący autokarem nie zdążył już w porę wyhamować. Uderzył w poprzedzający go samochód ciężarowy, a ten jeszcze przy tej sile uderzenia uderzył w zaparkowane już osobowe Audi. Policjanci w bardzo precyzyjny sposób, właśnie dzięki zapisowi kamery monitoringu miejskiego, doszli, co właściwie się stało. Chodziło przede wszystkim o to, że reakcja kierującego osobowego Audi była skutkiem tego, co działo się wcześniej. Chodziło przede wszystkim o to, że kierowca pojazdu ciężarowego, chcąc zmienić pas ruchu, wjechał na pas, którym poruszał się kierujący Audi. Ta sytuacja nie spodobała się kierowcy właśnie osobowego Audi i później wyprzedził ten samochód ciężarowy i specjalnie bardzo szybko wyhamował. To miała być taka nauczka dla kierowcy pojazdu ciężarowego za to, że ten wymusił pierwszeństwo przejazdu. Chcemy przede wszystkim podkreślić, że to policjanci są od tego, aby strzec bezpieczeństwa na drodze i przestrzegamy przed takim szeryfowaniem, ponieważ wpływa to w bardzo niebezpieczny sposób na innych użytkowników dróg. Bardzo niebezpieczna sytuacja. Doszło tutaj do zderzenia z udziałem trzech pojazdów. Na szczęście te prędkości nie były tak duże, ale masa tych dwóch pojazdów zrobiła swoje. Zawsze takie sytuacje należy zgłaszać. Policja jest od tego, aby rozstrzygać. Kiedy doszło do wymuszenia pierwszeństwa przejazdu, policjanci oczywiście w odpowiedni sposób mogliby to rozsądzić i dotrzeć do prawdy. W tej sytuacji winnym był kierowca Audi, który wziął chęć wyjaśnienia tej sytuacji na swoje barki. Zrobił to oczywiście w bezprawny sposób, dlatego został ukarany mandatem karnym w wysokości 3000 zł i 10 punktów karnych. My tylko przypominamy, że na stronie lubuskiej policji jest skrzynka stop agresji drogowej. Jeśli kierowcy mają jakieś zastrzeżenia co do jazdy innych kierowców czy też piratów drogowych, warto to nagrać i przesłać pod wskazany adres. Wówczas policjanci będą to sprawdzać, będą to weryfikować i dochodzić do prawdy, a później karać mandatami karnymi lub wnioskami o ukaranie do sądu, kiedy uznają kogoś za winnego danej sytuacji. Natomiast przestrzegamy przed tym, aby brać sprawiedliwość na swoje barki, w swoje ręce i wymierzać tą sprawiedliwość. Jeszcze do tego dochodzi, że w bezprawny sposób. To są sytuacje absolutnie nie do zaakceptowania. Chcemy, aby tego rodzaju zdarzenia nie miały już miejsca w przyszłości. Na te inwestycje mieszkańcy Gorzowa czekali od lat. Ulica Hewelańska z nową nawierzchnią, a wełniany rynek nabiera nowego wyglądu. W tej części centrum miasta życie nadal będzie się kręcić wokół zaczarowanej studni. Oprócz nowej nawierzchni będzie więcej zielonych nasadzeń, ławek i stojaków rowerowych. Na te inwestycje mieszkańcy Gorzowa czekali od lat. Ulica Hewelańska i wełniany rynek zmieniają się na lepsze. Oprócz nawierzchni będzie więcej zielonych nasadzeń, nowe ławeczki, stojaki rowerowe. Wszystkim mieszkańcom dziękujemy za wyrozumiałość. Ten czas realizacji inwestycji zawsze przynosi pewne trudności, jednak jesteśmy w stałym kontakcie i bardzo serdecznie dziękujemy Państwu za wyrozumiałość. Na ulicy Hewelańskiej zakończyły się już roboty sieciowe związane z kanalizacją
kanalizacją deszczową i siecią wodociągową. Przebudowana została instalacja elektryczna i teletechniczna. Wykonano konstrukcję drogi oraz nową nawierzchnię. Na swoim miejscu są także nowe lampy. Teraz większość sił została skierowana na ulicy Wełniany Rynek. Tutaj aktualnie wykonawca jest na etapie układania nawierzchni. A dzisiejszy serwis kończymy bardzo dobrymi informacjami Krajowego Instytutu Mediów, który przedstawił podsumowanie roku 2023, z którego wynika, że Telewizja Gorzów jest najchętniej oglądaną telewizją lokalną w Lubuskiem. Ogląda nas ponad połowa wszystkich widzów telewizji lokalnych w naszym województwie. Bardzo dziękujemy Państwu za to, że jesteście z nami. Szanowni Państwo, bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście z nami. Mamy właśnie najnowsze wyniki badań Krajowego Instytutu Mediów, który pokazuje, że Telewizja Gorzów, wcześniej zwana telewizją Teletop, jest niekwestionowanym liderem na rynku telewizji lokalnych w województwie lubuskim. To dla nas olbrzymie wyróżnienie, a jednocześnie obowiązek, by dalej Państwu dostarczać jak najlepszych treści mówiących o naszym mieście, o tym, co dzieje się w Gorzowie i w jego najbliższym otoczeniu. Więc jeszcze raz dziękuję za to, że jesteście z nami. Nie byłoby to również możliwe bez pracy osób w redakcji, które na co dzień są blisko Was, są w terenie i wykonują tą pracę, którą Wy widzicie w monitorach swoich telewizorów, komputerów i laptopów. I to wszystko, co na dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę. Na kolejne wydanie informacji Telewizji Gorzów zapraszam jutro o godzinie 17:30. Do zobaczenia.